Witajcie moi drodzy, tu Jasnowic Kamil, Wizje w Punkt. Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale. Ostatnio przeczytałem takiego newsa z New York Times i chcę powiedzieć bardzo jasno, W, którą widzę w przyszłości, to jest W, która otworzy wszystkie wrota wojenne na oścież. To są wrota, o których mówiłem już w 2020-2021 roku. Ukraina-Rosja zrealizowane, Iran-Izrael na naszych oczach, Chiny-USA przed nami i inne konflikty, które jeszcze nie są widoczne na tym horyzoncie. I to nie będzie zwykła W, to będzie wielka W, która wyłamie się spod wszelkiej kontroli. Jak pisze New York Times, nowy dokument przypomina, że ktokolwiek zostanie nowym prezydentem USA, stanie w obliczu zmienionego i znacznie bardziej niestabilnego krajobrazu nuklearnego niż ten, który istniał zaledwie 3 lata temu. To dokładny cytat tu mam zapisany. I właśnie w tym zmienionym krajobrazie widzę, jak jedno z mocarstw, przegrywając na froncie, sięgnie po broń atomową. I to będzie Rosja, która zradykalizowana i zdesperowana zdecyduje się na ostateczny krok. Jak zauważa New York Times, mamy do czynienia ze zradykalizowaną Rosją. Pomysł, że broń nuklearna nie zostanie użyta w konflikcie konwencjonalnym, nie jest już bezpiecznym założeniem. Koniec cytatu. To właśnie ta Rosja, przed którą ostrzegam od początku istnienia tego kanału, stając w obliczu klęski, zdecyduje się na krok, który otworzy drzwi do globalnej katastrofy. Ja przed tym ostrzegam od lat. Nawet kiedy nie było to modne. A potem posypie się jak domino cały świat. Bo jeśli jeden gracz sięgnie po broń atomową, inni nie będą czekali. W rezultacie świat stanie w obliczu W, jakiej dotąd nie widziano, wojny, która zniszczy nie tylko miasta i państwa, ale może zniszczyć naszą cywilizację. Ta wojna doprowadzi do upadku Rosji, Rosji, jaką znamy. Ta Rosja, która dziś straszy świat swoją siłą, zostanie zmieciona przez własne decyzje. W obliczu takiej eskalacji świat nie pozostanie bierny i Rosja zapłaci najwyższą cenę. New York Times podkreśla, też cytat, że dla bezpieczeństwa pełna wersja dokumentu nie jest przechowywana w wersji elektronicznej. Co tylko, kochani, pokazuje, jak poważna jest sytuacja, jak bardzo zmieniło się myślenie Waszyngtonu. Ale to nie tylko Stany Zjednoczone przygotowują się na nową rzeczywistość. Cały świat rozumie, bardzo mocno to odczuwam, że to już nie są czasy zimnej wojny, gdzie strach przed wzajemnym zniszczeniem trzymał w ryzach największe mocarstwa. Dziś wielu analityków, nawet jakichś majorów emerytowanych, wypowiada się, ale to jest stara nomenklatura myślowa. Bo wojna, która nadchodzi, to będzie wojna totalna. Wojna, która zmieni nasz świat na zawsze. I wszyscy gracze będą stali na krawędzi. Wszyscy. A gdy jeden z nich upadnie, i wspomnijcie słowa moje jasnowidze, pociągnie za sobą całą resztę. To jest przyszłość, której nie da się już uniknąć. Nie da się uniknąć, bowiem świat chyba nie rozumie, że broń atomowa to nie jest narzędzie do straszenia, ale do całkowitej destrukcji. Zniknie taka Rosja, jaką znamy, a świat stanie przed koniecznością odbudowy z ruin.
ale czy wtedy będzie jeszcze komu odbudowywać ten nasz świat? No ale to są wizje, które zrealizują się w latach 2026-2028, góra 2029. Więc troszeczkę jeszcze czasu mamy na przygotowania, może na zmiany. A mnie teraz interesuje czas na najbliższe 6-7 miesięcy. Kochani, ja czuję, że już w tym momencie, w którym dziś jesteś, a może inaczej, w najbliższym czasie, czekają nas wydarzenia, które mogą naprawdę całkowicie odmienić naszą rzeczywistość, choć nie tak drastyczne, piorunujące jak te, jakie przewiduje na lata 2026-2028, góra 2029, ale również ciekawe. Moje wizje przyszłości na razie tylko i aż błyski tego, co nadchodzi, nie dają mi spokoju, stąd dzisiejsze spotkanie z wami. Intuicja moja mówi, że to, co czuję na przyszłość do 6-7 miesięcy, to nie tylko zmiany na horyzoncie, to potężne fale, które uderzą w każdego i w każdą z nas, bez względu na to, kim jesteśmy i ile kasiory posiadamy. W nadchodzących miesiącach świat, jaki znamy, ulegnie zmianom. Nawet można powiedzieć, będzie postawiony na głowie. Ale pamiętajcie, każda zmiana niesie ze sobą również szansę. Szanse, które można wykorzystać, jeśli tylko będziemy na nie gotowi. Czuję przyszłość. Przyszłość pełną napięć i wyzwań. Opowiadam o tym na kanale. Ale także momentów, w których musimy działać mądrze, aby przetrwać, aby wyjść z tej silnej burzy jeszcze silniejsi. To nie jest czas na bierne czekanie i bardzo często to mówię. Nawet piszę o tym w swoich felietonach. To czas na aktywne przygotowanie się na to, co może nadejść. Moje wizje, które za moment, na żywo, teraz w tym momencie, jak tu siedzę, usłyszycie, przyjmijcie bez względu na to, co to będzie, jako ostrzeżenie, jako drogowskaz, który ma pomóc znaleźć nam wszystkim, także i mi, bo to są wizje też i dla mnie, nowe, najlepszą ścieżkę przez te trudne czasy. Usiądźcie wygodnie, bo za chwilę zabiorę was w podróż przez to, co widzę na horyzoncie przyszłości Polski, Europy i świata. A to, co zobaczyłem już na swoim kanale, pokazuje, że to będzie coś, co zmieni wiele. Odczuwam, że to, co nadchodzi, jest wielkie i wręcz nieuniknione. Przygotujcie się, kochani, na odkrycie tego, co może czekać nas wszystkich. Od najbogatszych po tych, którzy z trudem wiążą koniec z końca i mówi się w Polsce, żyją od do. Każdy i każda z nas musimy być gotowi na nadchodzące zmiany. Kochani, zostańcie ze mną. Razem spojrzymy w przyszłość. Za moment zobaczymy, jak możemy się przygotować na to, co przyniesie los. Ja biorę tutaj swoją kulę, którą mam na to przygotowaną i będę chciał spojrzeć, zobaczyć, co przyniesie los. Co przed nami w ciągu 6-7 miesięcy najbliższych. Kula służy mi do skupienia myśli, energii, odcięcia się od świata zewnętrznego, tak samo jak i woda w kubku. Dużo zmian. Nasz świat, także w Polsce, czekają dużo zmian.
Widzicie, jak w jasnowidzeniu ważne są impulsy. Mówiłem o ludziach bogatych. Najpierw od nich zacząłem bogatych, a później powiedziałem i tych, którzy dożyją. Nadchodzi czas niepewności, nawet dla tych najbogatszych. Patrząc w tę kulę, mam silne przeczucie, że nadchodzą ciężkie chwile dla najbogatszych. Tak jakby widziałem wielkie firmy, czułem to, które do tej pory dominowały rynek, może Apple, mogą tracić swoją potęgę. Wyobrażacie sobie Apple, żeby straciła potęgę? Coś się zmieni. Widziałem to bardzo wyraźnie. Ci, którzy trzymają swoje fortuny w technologicznych gigantach, będą musieli zmierzyć się z ogromnymi wyzwaniami. Widziałem spadające wartości akcji tych wielkich gigantów. Nie wiem, dlaczego skojarzyła mi się firma Apple. A więc coś, co dla większości z nas wydaje się niemożliwe, nawet nielogiczne to, co mówię, to stanie się rzeczywistością. Bo ja wierzę w swoje jasnowidzenie. Bogacze za niedługo, miesiąc, dwa, może już we wrześniu, zaczną wycofywać się z tych albo powinni z tych inwestycji, ale to będzie dopiero początek. Pamiętajcie, że te zmiany, choć dotkną na początku tych bogatych, rozprzestrzenią się na wszystkie warstwy społeczne, to czuję. W tym miejscu przypomina mi się pewna historia. Przypomina mi się coś bardzo ciekawego. Kochani, opowiem wam o pewnym spotkaniu, które miałem całkiem niedawno z jedną z projektantek wnętrz, znaną, bardzo wpływową, dajmy na to z Poznania. Niezwykle bogata kobieta, luksusowy hotel w Niemczech, a może nawet hotele, Austria, Niemcy. Miejsca pełne elegancji, przepychu. Miała i ma wyczucie smaku, stylu. Sukces w branży murowany. Dorobek olbrzymi. Stać ją i na operacje twarzy estetyczne i tak dalej. Ale podczas naszej rozmowy zaczęliśmy omawiać właśnie nadchodzące zmiany na świecie. Ja podzieliłem się z nią moimi wizjami. Mówiłem już wtedy takie coś, że wielkie firmy technologiczne mogą wkrótce zacząć tracić na wartości, że ich wpływ na rynek będzie maleć. To wtedy ja sobie przypominam, nam się to wydawało, mi jej, no coś nie do pomyślenia, że zaczyna człowiek tracić kontakt z rzeczywistością. I ona też na początku była sceptyczna. Ale zobaczcie, ta wizja mi się powtórzyła. Bo jak to możliwe? Ona zadawała sobie pytanie, że jej sukces, jej fortuna, które wydawały się takie pewne, mogą być zagrożone. Ona też zrobiła pewne inwestycje. Ale coś w tej rozmowie z nią ją poruszyło. Ona po spotkaniu ze mną postanowiła zainwestować część, dużą, swojego majątku w innowacyjne technologie i w odnawialne źródła energii. Znaczy inaczej, te technologie innowacyjne w tych źródłach energii. Bo ona zaczęła dostrzegać, że to, co o czym mówiliśmy, będzie zagrożone, a przetrwalnikiem będą to odnawialne źródła energii, te technologie. Ona potem przyjechała do mnie, powiedziała, że jej kobieca intuicja podpowiada jej, że nie zrobiła błędu, słuchając mnie. Opowiedziała, że od naszego pierwszego spotkania ona miała bardzo silne przeczucie, no właśnie, jakby taką kobiecą intuicję, która jej potwierdziła jej decyzję. Ona powiedziała, że wychodząc ode mnie czuła, że musi coś zmienić, że to będzie właściwa droga. Można powiedzieć, jej głos wewnętrzny, anioł jej to powiedział. I ona miała w sobie spokój, zdecydowanie. Wyjeżdżam od Pana z sercem spokojnym, choć w głowie miałam już plan sprzedaży pewnych akcji. To są jej słowa. Ta jej historia i to silne przypomnienie mi tej wizji, którą teraz ujrzałem ponownie, pokazuje, że nadchodzące zmiany nie oszczędzą nikogo. Niezależnie od tego, jak wysoko ktoś się wspiął, nawet dla tych,
którzy stoją na szczycie, adaptacja, przewidywanie przyszłości, to stanie się kluczem do przetrwania i do sukcesu. Tak to czuję, bo wizja powtórzyła się dwa razy. Jeśli wizja powtórzyła się dwa razy, a przypomniała mi się historia z nią, to ma to olbrzymie znaczenie. Nieraz się nawet 3-4 powtarzają. Nim przepowiedziałem wojnę na Ukrainie, bardzo często o tym mówiłem. Przepowiedziałem listopad, grudzień 2021, mówiąc, że będzie w połowie lutego 2022. I tak się stało. Atak Rosji na Ukrainę. Dobrze, co dalej widzę? Przed momentem miałem takie odczucie dotyczące klasy średniej. I ona też stanie w obliczu najtrudniejszych wyzwań. Widziałem, jak oszczędności ludzi, nawet inwestycje w akcje, oszczędności bankowe, a nawet nieruchomości, to zacznie tracić na wartości. Pikowało. Dla bardzo wielu z nas, wielu ludzi będzie to czas zmartwień, czas niepewności. Ale mam dobrą wiadomość. To jest czas na mądre decyzje. Jeśli jesteś częścią klasy średniej, uważaj. Posłuchaj mnie. Powie ci to prawdziwy jasnowidz. To jest czas, aby nie ryzykować bezmyślnie, ale raczej zastanowić się nad swoimi wyborami. Ja widzę, ja czuję, że to nie czas na trzymanie się starych schematów. Będzie trzeba szukać nowych, bezpiecznych sposobów na ochronę swojego majątku. Patrząc w tę kulę, odczuwam w środku też, że kluczowe będzie inwestowanie w coś nowego. Coś nowego, co będzie na horyzoncie, czego teraz może jeszcze nie widzimy, czego jeszcze nie widzicie. Coś nowego. Powiem o tym. Co to może być? O co tu chodzi? O co tu chodzi? Co to może być, kochani? Tyle chciałbym wam rzeczy powiedzieć jeszcze. Ta technologia to coś, co będzie coś wielkiego. To zmieni nasz sposób korzystania z energii, tak bym powiedział. Bardzo silna wizja.
dotycząca energii, a dokładniej jej źródeł. Ja czuję i widziałem to, że w ciągu tych 6-7 miesięcy ropa naftowa, która dotąd dominowała na świecie, ona w pewnym momencie przestanie mieć lekko mniejsze znaczenie jak kiedyś. Nawet konflikt na Bliskim Wschodzie, który powinien spowodować wzrost cen ropy, on nie będzie już miał takiego wpływu. Ja wiem, tak dziwnie to odczuwam, już drugi raz coś nielogicznego, to może być szokujące, ale ja widziałem świat, który w większym tempie zwraca się ku alternatywnej energii, słońcu, wiatrowi, elektrykom, elektryce w ogóle. Dlaczego to ważne? Bo to oznacza wielką zmianę dla nas wszystkich. Mówię 6-7 miesięcy. Zobaczymy. Ale odczuwam, że energia będzie bardziej dostępniejsza. Stare zasoby zarabiania na energii przestaną mieć taką wartość. Ja czuję bardzo mocno, że bogaci będą próbować dostosować się do tych zmian, ale to my, zwykli ludzie, my na tym możemy zyskać najwięcej. Nie bójcie się nowych technologii. One okażą się ratunkowym kołem, naszą przyszłością. Zwracajcie uwagę na to, co dzieje się z energią odnawialną. To tam, za 6 miesięcy, będzie ogromny potencjał zysku. Za 6 miesięcy. Ba, kochani. Ja pamiętam, jak przez kilka miesięcy wymieniałem e-maile z panią Anią. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie, jedna z naszych widzek. Ona była bardzo stanowcza, przeciwna idei energii odnawialnej. Różne tam były powody. Ale bardzo miała głęboko zakorzenione w przekonaniu, że węgiel, ropa naftowa są niezastąpione, że wszelkie alternatywne źródła energii to jedynie chwilowa moda, że to jest coś, co chcą narzucić nam i tak dalej, że Unia nam to narzuca i tak dalej, że to nie ma przyszłości. Zresztą pani pochodzi z okolic Śląska, więc się nie dziwię. Te nasze rozmowy, wymiany maili były pełne pasji, argumentów z obu stron. Pani Ania była przekonana, że inwestowanie w energię odnawialną to jest strata czasu, że to strata pieniędzy. Dlatego ja postanowiłem wtedy podzielić się z nią moją wizją przyszłości. Posłuchajcie. Wizja przyszłości Ziemi. Po to jej to powiedziałem, bo miałem wielką nadzieję, że obrazy, które jej przedstawię, wpłyną może na jej postrzeganie, na jej myślenie. Opisałem pani Ani wizję przyszłości, które nie były łatwe do przyjęcia, bo były pełne dramatyzmu i kontrastu. Posłuchaj, w mojej wizji za 30 lat świat, albo szybciej, wkracza w erę wielkich zmian. Obraz, który przedstawiłem jej wtedy na żywo, był niemal apokaliptyczny. Kraje, które uparcie trzymały się węgla, trzymały się ropy, zaczynały staczać się w przepaść. Nie pytaj się, jakie, nie była to Polska. Ich gospodarki były wręcz w rozsypce. Tam, gdzie za mocno stało się na węglu. Zanieczyszczone powietrze było na tyle poważne, że wiele miast stało się niemal niezamieszkałych. 30 lat. Woda w rzekach, woda w jeziorach była bardzo mocno zanieczyszczona. Były długotrwałe kryzysy energetyczne, które doprowadziły do społeczeństw wielkie katastrofy. Społeczeństwa zaczęły żyć w ubóstwie, zaczęły żyć w katastrofie. Z drugiej strony w tej mojej wizji były kraje, które odważnie postawiły na słońce, na wiatr, na nowe jakieś technologie. I one przeżywały prawdziwy renesans. Ich miasta były zielone, ich miasta były pełne życia. Gospodarki rozwijały się w dość niespotykanym dotąd tempie. Ludzie żyli w czystszym środowisku. Mieli dostęp do tańszej energii ekologicznej. Wyższy był standard życia.
Nie wiem, czy to nie były takie miasta elitowe, no nie umiem tego wytłumaczyć. To były jakieś takie połacie wybrane ziemi. Innowacyjne technologie. One tworzyły w tej mojej wizji nowe możliwości, które były niedostępne w pewnym momencie dla tych, którzy pozostali w tyle. I co bardzo ciekawe, ja sobie przypominam, że dodałem jej wizję dalszej przyszłości, za około 120-150 lat. Wtedy widziałem Ziemię w fazie globalnego ochłodzenia. Globalnego ochłodzenia, które zaczęło pojawiać się jako naturalna konsekwencja długotrwałych zmian klimatycznych w Polsce. Z perspektywy tego, z perspektywy czasu, nastała seria ekstremalnych upałów. Początki tego mamy. Trwało to przez dekady. Temperatury wzrastały do nieznanych wcześniej poziomów, to i opowiadałem. Ale co to sprawiło? To wyczerpało zasoby wodne. To doprowadziło do powszechnych kryzysów. Ta fala upałów, którą wtedy widziałem, za 70 lat będzie straszna. Ale była jedynie preludium do tego, co miało nadejść. I kiedy zaczęły się zmieniać klimatyczne warunki, globalne ocieplenie przekształciło się w globalne ochłodzenie, to wtedy Polska oraz inne regiony musiały stawić czoła niezwykle surowym zimom. Pamiętacie te zimy? Gdzie śnieg przykrywał ziemię przez długie miesiące. Ludzie nawet, żeby dojechał sklep na kółkach, robili kilometrowe odkopywania przez długie miesiące. Mrozy były wtedy intensywniejsze jak dzisiaj. Ale wtedy w tych mojej wizji to było wręcz zimowe królestwo, gdzie przetrwanie stanie się wyzwaniem za 100 lat, 120, 150. Infrastruktura będzie musiała być odporna na ekstremalne warunki, na zaopatrzenie w energię. No, to musi być kluczowe, tak? Zagadnienie. I właśnie tutaj znaczenie wczesnego przejścia na odnawialne źródła energii to stało się jasne. Kraje, które w tych moich wizjach zainwestowały w technologie zielone, były lepiej przygotowane na nadchodzące zmiany. Energetyczna niezależność zapewniona przez panele słoneczne, turbiny wiatrowe, to dawało im przewagę w czasach, gdy tradycyjne źródła energii były zagrożone lub były niedostępne. Kochani, w obliczu ekstremalnych warunków pogodowych, wyczerpywania się tradycyjnych surowców, tylko te kraje w mojej przyszłości, którą widziałem, one mogły utrzymać stabilność gospodarczą, one mogły utrzymać społeczną stabilność, korzystając z lokalnych i dla lokalnych społeczeństw odnawialnych źródeł energii, które były bardziej odporne na zmienność klimatu. No i w kontrze widziałem to, co pani Ani opowiadałem, kraje, które nie przyjęły odnawialnych źródeł energii na czas, bo tu nie o to chodzi, żeby to tylko przyjąć. Chodzi o to, żeby to przyjąć w czas. Te kraje w mojej wizji zmagały się z problemami, z niewydolnością energetyczną, wysokimi kosztami dostępu do energii. Wiecie, jakie tam były wystąpienia na ulicach? I one przez te wystąpienia jeszcze bardziej biedniały, bo był problem z zaopatrzeniem, bo były ograniczone były zasoby węgla, staną się ograniczone zasoby węgla, ropy. To nie mogły, że sprostać rosnącym potrzebom. Te kraje, które na to tylko postawiły, albo za duży to był taki odsetek tego, one były w ciągłym kryzysie. To pogłębiało w nich ubóstwo, chaos. Kochani, to jej opowiedziałem. Te wizje mi się teraz przypomniały i one też przypominają nam, jak kluczowe jest inwestowanie w odnawialne źródła energii już teraz. Nie tylko z powodu bieżących korzyści, ale także z myślą o przyszłych pokoleniach. Pokoleniach, które będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami klimatycznymi. Z wyzwaniami, które nie są do końca jeszcze widoczne.
To jest bardzo ważne, by to zrozumieć. Jasnowidzenie nie polega na tym, by opowiadać, co będzie za miesiąc, dwa. Przeważnie robią analizy ci jasnowidze. Tylko to polega na, prawdziwym jasnowidzenie polega na opowiadaniu, co będzie na zaś do przodu. Zobaczcie, ja na 2 lata przed wojną na Ukrainie ją przepowiedziałem. Na 2 lata przed tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, to przepowiedziałem. A czy wy wiecie, że ja mam wizje, które były 2,5 roku temu na temat tej ospy, wiecie jakiej? Też to mam. To, co było dotyczące Bitcoina, tych różnych, to też przepowiedziałem. Ta opowieść dla pani Ani, te wizje przyszłości, one zmieniły jej sposób myślenia. A więc w obliczu nadchodzących wyzwań, które przyniesie nam przyszłość, my musimy być gotowi na zmiany, zainwestować w technologie, które będą naszą przyszłością. I my wspólnie możemy wpłynąć na lepszy świat. Tak jak powiedziałem, jasnowidzenie ma dotykać przyszłych wydarzeń. Świat, który będzie lepszy. Kluczem do przetrwania i do sukcesu są nowe technologie zielone. Kochani, jeśli to, co mówię, jest dla ciebie wartościowe, chcesz być na bieżąco z moimi kolejnymi wizjami, teraz jest naprawdę świetny moment, aby zasubskrybować ten mój, nasz kanał. Jest taki napis subskrybuj. Naciśnij, kliknij proszę subskrybuj i włącz powiadomienie, ten dzwoneczek na wszystko, żeby nie przegapić żadnych nowych moich materiałów, czy filmów, audycji, czy felietonów w zakładce społeczność. Ale jeśli podoba ci się ten film, a on nie jest dla mnie łatwy, bo mówię o rzeczach, które nie są, wielu ludziom się nie podobają, ale to jest przyszłość, to zostaw łapkę w górę. Podziel się tym z bliskimi. Niech też będą przygotowani na to, co może nadejść. I mam też malutką taką prośbę, tyci malutką. Ponieważ ja rzadko oglądam TV, rzadko pewne robię porównania, nie śledzę aż tak bardzo, jak się by się mogło wydawać, mediów na bieżąco. Ja nie zawsze wiem, które z moich wizji się sprawdzają. Jeśli zauważysz, że coś, o czym mówiłem, rzeczywiście się wydarzyło, napisz mi proszę na e-mail. E-mail mój brzmi jasnowickamil.wpunkt@gmail.com. jasnowickamil.wpunkt@gmail.com. Tylko wy, moi widzowie, możecie potwierdzać spełnione się moje wizje. To ma dla mnie większą moc, to ma większą moc przebicia. To mi pomaga iść dalej w tej pracy. No, dziękuję, że jesteście ze mną na tej naprawdę niełatwej drodze. Ale o taką pomoc po prostu proszę. I niech to będzie o rzeczach poważnych, tak? Że jakieś większe rzeczy. To jest dla mnie istotne. Dlatego mówię nasz kanał, byście pomogli mi go współprowadzić. Co dalej czuję? A więc złoto. Zawsze mówiłem, ja w ogóle nigdy nie namawiałem aż tak bardzo do inwestowania w złoto. Mówiłem srebro, pallad, zresztą z palladem ciekawa historia, o różnych rzeczach, ale złoto mniej. Złoto nie będzie tak ważne już niedługo, do 6-7 miesięcy jak kiedyś. A złoto od zawsze było symbolem bezpieczeństwa i to w trudnych czasach, prawda? Ale teraz znowu mam odczucie i ta moja wizja mi mówi, że za niedługo to się zmieni. To bardzo dziwne. Wielu analityków, specjalistów mówiło, inwestujcie w złoto, bo A ja uważam, że nawet gdy na świecie trwają konflikty, kiedy na Ukrainie, kiedy na Bliskim Wschodzie dzieje się tyle złego, ja wciąż nie widzę, żeby złoto było odpowiedzią na te problemy. Coś w nim
przestanie działać, kochani, to czuję. Ludzie zaczną szukać innych sposobów na, albo powinniście szukać, innych sposobów na zabezpieczenie swoich pieniędzy. Nie wiem dlaczego. To nie znaczy, ja nie mam odczucia, że złoto straci znacznie nagle jakiś na wartości. Ale ja czuję, ja widziałem, że ci, którzy teraz w nie inwestują, będą rozczarowani, mogą być rozczarowani. Ja mam takie odczucie, że to nie jest ta bezpieczna przystań, którą kiedyś było. Moje przeczucie mówi mi, że lepiej zwracać uwagę na nowe technologie. To znowu odczuwam. Na rozwój energii odnawialnej. To tam będzie się działo coś wielkiego, czego nie potrafię jeszcze powiedzieć, ale zapamiętajcie, mówi wam to prawdziwy jasnowidz. Coś wielkiego. Energia odnawialna, coś wielkiego się będzie działo. Wielkiego. Kto w to zainwestuje, zyska kupę szmalu. Po prostu. Można zbić będzie na tym fortuny. Tak czuję. Dziwne nie złoto. No ale zobaczymy, co dalej. Nie bójcie się. Widziałem coś niepokojącego. Recesja. To słowo brzmiało jak dzwon. Recesja. I ona zbliża się wielkimi krokami. I w wielu krajach niewiele to zapowiada. To nie jest czas, żeby panikować w Polsce. Bo może niekoniecznie mocno to dotknie Polski. Chociaż wiem, że będzie trudny czas dla ludzi. Zwłaszcza dla tych, którzy teraz już mają niewiele. Biedniejsi ludzie odczują to najbardziej. Wzrosną ceny produktów. Produkty staną się droższe. Będzie trudniejsza praca do znalezienia. Ale znowu czuję nadzieję. Pojawią się w tych czasach nowe szanse. Jeżeli wasi pracodawcy będą myśleć innowacyjnie. Widziałem ludzi, którzy z małymi pomysłami zaczynają odnosić sukcesy, bo potrafią dostosować się do nowych warunków. Co to znaczy? Pamiętaj, każdy kryzys niesie ze sobą możliwość zmiany, możliwość rozwoju. Nie bój się przyszłości. To, co nas czeka, powierzchownie może wydawać się bardzo trudne, ale to przyniesie naprawdę pozytywne, dobre zmiany. To bardzo mocno odczuwam. Szczególnie mówię to do ludzi biedniejszych. Będziemy widzieć taki moment i czuć to. O Boże, coraz wyższe ceny, trudniej dostać się do lekarza. Pracę ludzie zaczną tracić. Jakieś cięcia. Nie bój się. Nie wiem, że to niedługo się pojawi, 6-7 miesięcy w tym czasie, ale trzeba kolejne 6-7 miesięcy przetrwać. 2025 rok będzie trudnym czasem. Ale przetrwamy. A więc co czeka Polska, to mnie interesuje. Polska, nasza gospodarka. Co my Polacy powinniśmy zrobić, tak? Ludzie biedniejsi też. W wielu wizjach o tym mówiłem, wcześniejszych wizjach. Ja widzę, ja czuję, że na świecie wiele osób, zarówno bogatych, jak i mniej zamożnych, zacznie wycofywać się z inwestowania w coś, zakładanie firmy.
Będziemy szukać tak zwanych bezpiecznych przystani. Co to oznacza dla nas, dla Polaków? Jakie wyzwania, jakie możliwości stoją przed Polską? Europa przejdzie czas radykalizacji poglądów. To poczułem. W tym i Polska. Ale to jest plan. A do głosu będą dopuszczone skrajne partie. Jeszcze bardziej jak teraz. I to jest plan. Mam takie dziwne odczucie, to się nie mówię o czasach, które się wydarzą za pół roku. Mowa nawet za rok, półtora. Do roku, do półtora, tak czuję. Odczułem bardzo mocno przepoczwarzenie się PiS i jeszcze nieoczekiwane a dziwne kolejny przed obozem 15 października. To poczułem. I czuję, że teraz w Polsce trwa poszukiwanie następców i PiS-u, i PO. Dziwne czasy nadchodzą. Że jakby jest zmierzch tych bogów. Tak to odczuwam. Ktoś zrobi olbrzymie starania, by narodziły się w Polsce dwie nowe siły. One początkowo będą wydawały się bardzo słabe, ale tu nie. Przyszłość partii politycznych w Polsce nigdy nie zależy od członków. Zależy od tych, którzy za tymi partiami stoją. A będą stać olbrzymie pieniądze, olbrzymie siły i możliwości. Będzie stworzone coś, co będzie. Partia to na pewno nie Konfederacja, ale coś, co z niej może się wyłonić i z PiS-u. Bardzo prawicowego, bardzo mocnego, co będzie wzmacniane, co będzie łączyć ludzi radykalnych poglądów, bardzo konserwatywnych, katolickich, prawicowych. Chcę powiedzieć jedno, tak, jeszcze jest czas, by to stworzyć. I będzie taki krótki czas, nie mówię, że rządów tej partii, ale czas takich rządów prawicowych w wielu krajach. Dany czas. Ale na horyzoncie będzie majaczyć potencjalna katastrofa. Wszystko się zmieni. Po tym, jak na świecie w kilku miejscach, punktach może, na mapie będzie użycie ekstremalnej broni. To jest realna perspektywa. I wtedy ludzie zaczną poszukiwać stabilizacji, a nie radykalizacji. Wyobraźcie sobie, że wtedy chaos ogarnia Europę,
gdy jedno z najbardziej, i tego Stany Zjednoczone się obawiają, jeden z najbardziej najpotężniejszych krajów świata, państw, decyduje się najbardziej ekstremalne kroki. W takich chwilach niepewność będzie wszechobecna. Bezpieczeństwo stanie się luksusem. Nie mówię, że dobrze. Te partie będą w różnych krajach wzmacniać się. Po tym wydarzeniu, takie skrajne. Później przyjdzie, albo właśnie w ciągu pół roku też, taki motyw budowania lokalnych gospodarek i one będą naszym ratunkiem. Coś wydarzy się niedługo w Europie, co sprawi, że dawny świat przeminie i już nigdy nie wróci. Nadchodzą czasy, które przyniosą wielkie wyzwania, ale i ogromne szanse na budowę odporności. To jest czas na mądrość, na jedność. Wspólne działania, tylko one, będą mogły przynieść przetrwanie, zapewnić przyszłość Polsce. Tylko one. Tylko to. Putin przedstawi niedługo jakby rekonesans, podsumowanie, które nie będzie dobre dla Ukrainy. To jest wszystko gra. To zostało ustalone, co się dzieje. Wszyscy o wszystkim wiedzieli. Ukraina miała wejść na Rosję. Rosja miała w tym czasie iść dalej do przodu. Wcale się nie zatrzymywać, żeby później móc z czymś jedna i druga strona usiąść do stołu i podjąć negocjacje, które będą krzywe. Zwróćcie Państwo uwagę, jak wszyscy zajmują się Rosją w Polsce też, a nikt nie mówi o Chinach. Ale o Chinach zacznie się mówić. Przyleci do Polski prezydent Indii. Prezydent Indii będzie w Polsce. Szef państwa indyjskiego w tym białym ubraniu. Elegancko. Pan Modi, tak? Po jego wizycie zacznie się mówić o Chinach, ale niedobrze. Chiny są równie dla nas toksyczne, jak i Rosja. Jak i Białoruś i Rosja.
Rosja podjęła wojnę widzialną, inny niewidzialną. Takie mam odczucie. Powiem podpowiedź. Musimy zabezpieczyć się w różne rzeczy. Bo nie wiem, kiedy to będzie, ale to są wizje do 6-7 miesięcy. Rozpocznie się konflikt na linii USA-Chiny i będą w Europie zniszczone w niektórych obszarach Europy łańcuchy dostaw. Bazy dostaw i łańcuchy dostaw. Już teraz jest czas, by podejmować mądre decyzje. Nie wiem, mam cały czas odczucie wspierać lokalne społeczności, budować niezależność, która w obliczu tego, co nadchodzi, zapewni nam stabilność. W obliczu globalnego zawirowania. Chiny szykują coś złego. Jeżeli tego nie zrobimy, przejdziemy trudną lekcję. Ale możemy wyjść z tego silniejsi, bardziej zjednoczeni. Tak to czuję. Zatem przygotujcie się na nadchodzące pół roku. Może być to kluczowy czas dla nas wszystkich. Tylko razem jest siła. Razem, my razem możemy stawić czoła przyszłości. Bez względu na to, kochani, jak mroczna może się ona wydawać. Pewnie wielu z was zauważyło, że były dwie rzeczy, które ominąłem. Nie chciałem o tym mówić, nie jesteście gotowi. Ale nie zapomnijcie, że każda burza przynosi możliwości. To, co teraz zrobimy, teraz zadecyduje o naszej przyszłości. Czy możesz powiedzieć, że jesteś gotowy na to, co nadchodzi? Czas pokaże. A ja wierzę, że my Polacy wyjdziemy z tego zwycięsko. Kochani, niełatwe wizje, ale jeśli te wizje były dla was wartościowe i chcecie być na bieżąco z moimi kolejnymi przepowiedniami, wizjami przyszłości, teraz jest idealny moment, aby zasubskrybować mój kanał. Kliknijcie proszę subskrybuj. Włączcie dzwoneczek obok na wszystko te powiadomienia, po prostu aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. Jeśli ten film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, podzielcie się nim z bliskimi. No niech i oni też będą przygotowani jak najbardziej na to, co może nadejść. I powtórzę z dnia dzisiejszego tę moją malutką, drobną, a dla mnie ogromną prośbę. Ponieważ rzadko oglądam TV na bieżąco i nie śledzę na bieżąco tych mediów. Ja nie zawsze wiem, które z moich wizji się sprawdzają. Jeśli więc zauważycie, że coś, o czym mówiłem, rzeczywiście się wydarzyło, bardzo proszę, napiszcie do mnie na e-mail. E-mail jest taki, jasnowickamil.wpunkt@gmail.com jasnowickamil.wpunkt@gmail.com Te wasze informacje są dla mnie niezwykle cenne. A gdy wy, kochani moi, potwierdzacie spełnienie się wizji, ma to przecież ogromną moc i pomaga mi w dalszej pracy. I w tym momencie, kochani, przypomina mi się taka zabawna sytuacja z jednym z moich widzów. Był to człowiek, który kilka razy pisał do mnie, zwracając uwagę na to, że pewne wizje, taka i taka i taka i tamta też, o których mówiłem, już się sprawdziły, podawał źródła informacji. A ja o tym przecież nie wspomniałem, mówił. Zawsze robił to z taką uprzejmością, z uśmiechem, że w końcu postanowiłem zaprosić go na herbatę, a kocham pić herbatę,
żebyśmy mogli porozmawiać wspólnie, razem przy moim okrągłym stole na spokojnie. No i wiecie, jak to jest. Rozmowa rozwinęła się. Popłynąłem, ja i on, gadaliśmy o wszystkim. Od wizji, przez życie codzienne, aż po jego jakieś ulubione miejsca, które ma. I kochani, zanim się zorientowaliśmy, minęło kilka godzin i tego dnia przez tę naszą rozmowę nie udało mi się nagrać żadnego filmu. Także jest tak, kochani, że nieraz to wy, w cudzysłowie oczywiście, jesteście winni, że nie ma nowego materiału na tym naszym kanale. Ale nie martwcie się. Czasem warto poświęcić chwilę na taką serdeczną rozmowę. W końcu to właśnie dzięki wam ten kanał żyje i nabiera mocy. A więc jeśli kiedyś poczujecie potrzebę, żeby napisać do mnie z taką informacją, nie krępujcie się. Może i wy, jak i ten pan, wpadniecie kiedyś na moją herbatkę. Ale ostrzegam was, kochani, wtedy może nie być audycji, wtedy wizje mogą poczekać. Cóż, dziękuję bardzo serdecznie, że jesteście ze mną na tej drodze i pamiętajcie, warto przygotować się na to, co nadchodzi, by to nas nie zaskoczyło i że razem zawsze możemy dużo, dużo więcej. Pamiętajcie o tym, moi drodzy. Wszystkiego dobrego.